Cześć kochani, witajcie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj witam Was na premierze z drapeczki Nie czas umierać, z drapeczka za piąteczkę. Z drapeczka inspirowana firmą 007 Bond. No co tu więcej mówić, znajdź muszkę pod warstwą ścieralną i wygraj do niej przypisaną kwotę. To co, nie przedłużamy, 4 zdrapeczki po 5 zł. 20 zł zainwestowane w drapping. Zobaczymy, ile nam się zwróci. Trzymajcie kciuki. I co? Zdrapeczki tak wybierałam, że przebrałam. I widzicie, co wybrałam. Wybrałam 4, 5, 6 i 16. W życiu nie myślałam, że te zdrapki będą koło siebie. No ale pani miała je rozmieszane, a i tak wybrałam koło siebie. Więc dobra, zacznijmy może po kolei sobie lecimy. Czyli mamy tutaj czwóreczkę, ty będziesz następny. No chodź tu. Potem będziesz ty. A na końcu znowu kobietka. Dobra, jest przygotowane stanowisko. Obniżę Was trochę. I lecimy. Szukamy pod tą warstwą ścieralną tej muszki. A mamy kłodka. Mamy klucz. Mamy latarkę. Jak to nazwali? Nazwali to motorem. Ok. Tutaj mamy oko, zegarek, znak i świat, czyli jeszcze nam został bonus. Szukamy w bonusie. Mamy pik, czyli mamy 20 zł, czyli już się nam zwróciły zdrapki. Nie wierzę. Ale normalnie mamy ostatnio szczęście. Czyli tak czy siak, na jakby co, to już jesteśmy na zero, więc jest ok. Ok, dobra. Czyli mamy tutaj 20 zł. Lecimy z drapeczką numer 5. Szukamy tej muszki. Mamy bombę. Kapelusz. Krzesełko. To nie to, co szukamy. Jest mucha. Jest następna mucha. Zdrapka po zdrapce, patrzcie tam. To jest ten znak. Rekin. I motor. Dobra. I pod muchą mamy piątkę. I tu mamy kolejną piątkę. Czyli już mamy 30 zł, czyli dycha do przodu. No fajnie. No fajnie, fajnie. Ja naprawdę się tego... A patrzcie, jeszcze bonus. Jeszcze zapomniałam o bonusie. No ale dobra, w bonusie mamy zegarek, ale to tak czy siak, tu mamy 20, tu mamy 10, lecimy z drapką numer 6. I tutaj pióro, aparat, ten znak, rekin, lornetka, kapelusz, kot i kości, czyli pierwsza zdrapeczka pusta, pierwszy nas pustaczek. Tu już miała prawo, bo już to by była trzecia zdrapka z rzędu. A patrzcie, ej, ciągle zapominam bonus. Natalia, obudź się. Ale w bonusie mamy motor. Ok, ostatnia zdrapeczka z numerem 16. Może najpierw ten bonus, bo potem znowu zapomnę. W bonusie mamy kota. Tu mamy piórko. Znak. Kości. Kask. Klucz. Mapa. Okulary i motor. Czyli 2 na 2. Dwie przegrane, dwie wygrane. Tu 20, tutaj 10, czyli razem mamy 30 zł, więc super, jesteśmy dyszkę do przodu, więc już znowu możemy kupić następne zdrapeczki, dalej możemy się bawić, zobaczymy, co to wyjdzie nam. Może będę takie podsumowanie robiła, ile straciłam pieniążków na to, a ile zyskam. Zobaczymy, wyjdzie nam to w praniu, ale zabawa jest na obecną chwilę niezła w porównaniu do tego, jakie były moje przedtem. Hej, ostrość, hello!
nie gubimy się, jakie były przedtem moje odcinki, to teraz jest rewelacyjnie. 20 dyszka. Tak, to można drapać. Znowu ostrość. Co ty się tak gubisz? Hello, nie gub się. Dobra, jeszcze teraz odwrócimy się i pokażę wam, bo byłam w sklepie Action, co tam sobie ciekawego kupiłam. Więc tak jeszcze na szybko pokażę wam, co tam kupiłam sobie dzisiaj ciekawego w tym Action. Oczywiście zgubiłam gdzieś rachunek, miałam, ale... Taki oto świetniczek. Świetniczek, no właśnie, taki oto. Złota gwiazdka, złote tutaj na tylecika, drewienko. Coś około 10 zł kosztowało. 7 coś. Taki napis Christmas. Tak samo, około 10 zł. Mam wrażenie, że będzie bardzo fajnie. Mam tutaj się kąpę na prostu. Ja wam będę nagrywać jakieś takie filmiki gadane. Taka oto choineczka z futerkiem. Wszystko kosztowało coś około 10 zł z tych pierdółków. Mam wrażenie, że fajne, że naprawdę fajne tam rzeczy są w tym Action i niedrogie. Więc dobra, jeszcze tutaj kupiłam sobie takie dwie oto maseczki do testowania. Pierwsza maseczka, bąbelkowa maseczka na twarz. Maseczka zaczyna się pienić w momencie kontaktu z twarzą. I druga taka maseczka, maseczka na twarz. Maseczka na twarz z węglem drzewnym i z ekstraktem z soli morskiej. Idealna na zatkane pory i do tłustej cery, czyli sam raz dla mojej cery. Takie dwie maseczki. Coś około 3 zł kosztowały, więc naprawdę opłacało się wziąć na przetestowanie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I zrobimy sobie taki test maseczek. Codziennie inna maseczka. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja tego jeszcze nie otwierałam. Na opakowaniu za dużo nie piszę, tylko że codziennie tam na 7 masek. Poniedziałek, wtedy środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, no ale skład jest po angielsku, a tak to w sumie nic ciekawego nie pisze. Więc dobra, może razem z wami to otworzę. Czy dam radę? Moje mikrofony. Za chwilę mi się paznokieć pewnie zadrze. Nie. Dobra, poszło. I to kosztowało 12 zł, prawie 13. Wszystko tak mówię w zaokrągleniu. Tak samo właśnie jak byliśmy w sklepie i tam Leszek oglądał jakieś tam zabawki takie do dzieci i wiecie, jak to patrzył, zobaczył takiego, wiecie, węża takiego. Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Ja wie, 3 złote. On, jak 3 złote? Coś chyba ileś. No. Okej, okay, mamy mateczki. Wyciągamy. Po kolei? Tak, po kolei. Więc dobra, będziemy testować. Cały tydzień będę z wami testować. Czy to są w płachcie? Nie, to są takie... Nie, w płachcie. To jest chyba płachta. Taka ta płachta, nie wiem, że... Tak, jest takie. Ale to dobrze, bo ja właśnie lubię takie... Takie, wiecie, że nakłada się na twarz tą... Taką tą płachtę, tak. I się czeka te 15-20 minut. I to sobie wsiąka. Patrzcie, tu pisze. Pisze. Poniedziałek, maseczka na twarz. By świeżo zacząć tydzień. Zaszczyk energii. Wtorek. Środa. Stylowa połowa tygodnia. Czwartek. Po tylu intensywnych dniach nadal dobre samopoczucie. No oby, oby. Piątek. By promiennie wejść w weekend. Sobota. Moment oddechu dla skóry w trakcie weekendu. Z masłem Shea. I niedziela. Wypoczęta skóra. No to dobra. Przygotujcie się, że tydzień testu przed nami. I dobra, jeszcze pokażę wam tylko dwie rzeczy, które zakupił sobie życiowy doradca. Takie oto tutaj, ale kinta niespodzianka. Ciastko z kawałkami czekolady, 3 sztuki. I z zabawką z Krainy Lodu. Elza i w ogóle.
i biszkopciki. Czyli herbatniki, herbatniki. Też właśnie z tym z krainą lodu. Moim dzieciaczkom na pewno by się spodobało, więc ja na pewno jeszcze nie raz tam wpadnę do tego sklepu, bo naprawdę. O, już możemy poczuć. Świąteczny klimat. Głośno. Jeszcze nie raz tam pewnie wpadnę do tego sklepu, bo naprawdę ceny i też były przystępne. Te maseczki mówiłam 13, tamte 3, a tutaj te ciasteczka kraina lodu 6,49, a to kosztowało 7,69. Więc mówię, ceny naprawdę są spoczko. Więc jeżeli macie w okolicy, to wpadnijcie. Coś fajnego, coś halo, ostrość, coś podobnego jak Pepko, więc polecam. A ja dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Jak widzieliście, wydrapaliśmy 30 zł w drapeczkach. Aż w sumie nie mogę uwierzyć w to, że udaje nam się coś tam zdrapywać, bo mówię, przy ostatnimi czasy to ciągle był 0,00 albo minus, albo nic. A tu tak pięknie wchodzą nam zdrapeczki, więc super. No to co, dziękuję Wam już za dzisiaj. Pozdrawiam Was cieplutko i do następnego odcinka. A, nie zapomnijcie o łapce w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!